Siema. Kolejny film. Wojtas, serdecznie zaprasza. Czerwone tło specjalnie po to, żeby bardziej pobudzić do grania, niż żeby spowodować przyśpienie, uśpienie. Dobra. Koniec pojacowania. Dźwięki. We wcześniejszym filmie było odnośnie dźwięków. Może widziałeś, czy widziałaś filmik na temat dźwięków, nauki dźwięków wzdłuż strun. Mówi sobie dźwięki, jakie mamy dźwięki. Dźwięki, jakie mamy na gitarze, mówiąc od niskiego do wysokiego, to są A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. Jeżeli idziemy wschodząco, czyli wstępująco od niskiego do wysokiego, prawda? Niski, wysoki. I w tym filmie chciałem pokazać po prostu, jak... Do czego przydaje się znajomość dźwięków, wiedza, jaki dźwięk jest na danym progu. O, dźwięk D, wspaniale. Dźwięk G, o, znowu dźwięk D. Dźwięk G, dźwięk E, F, AIS, B, F, FIS. Bo wyobraź sobie, że na przykład mamy taką sytuację, że mam do zagrania na przykład akord. Akord na przykład... E-dur. Wiesz, że akord E-dur, bo się uczy takich tabelek, prawda, gdzie jak złapać. Akord E-dur to jest tu. Akord E-dur jest tutaj. Tylko że bez znajomości tej wiedzy o dźwiękach, no, o interwałach, to o interwałach sobie powiem jeszcze. Bez znajomości wiedzy, jaki dźwięk gdzie jest, ty nie wiesz, że to jest E-dur, dlatego że tonicznym dźwiękiem głównym jest dźwięk E, akurat i ten układ palców przynależy do tego jakby stworzonego od dźwięku E. Nie znając dźwięków, nie wiesz po prostu. A na przykład ktoś ci każe zagrać F, no to F jest tu, bo się tak nauczyłeś. No a na przykład teraz akord G, no to się gra, tu się uczy, nie? Tu jest. Ale można też go zastosować, też robiąc poprzeczkę tak jak F-dur. A stąd to się bierze, że jeżeli F-dur jest poprzeczka na pierwszym progu, dźwięk toniczny jest na pierwszym progu, to jest dźwięk F, to jeżeli my sobie przesuniemy cały ten układ o ilość progów, cały czas wiedząc, że tu jest ten dźwięk toniczny, czyli ten dźwięk, który bierze się literka w zapisie w piosence, o, jest D, to jest stru D. Jeżeli wiesz, jaki jest dźwięk pod tym palcem pierwszym, na najgrubszej strunie, to zagrasz dowolny w zasadzie akord durowy, bo tu mam układ z akordu durowego F, prawda? Czy widzisz, znając dźwięki chociażby na pierwszej, na najgrubszej strunie, na szóstej, E, F, FIS, G, GIS, A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E. Możesz zagrać 12 akordów możesz zagrać. No na klasycznej troszeczkę ciężko byłoby zagrać DIS dur, bo to byłoby tutaj już nie dam rady poprzeczki zrobić, ale na elektrycznej DIS dur byśmy mogli zagrać. I to jest bardzo przydatna wiedza. No bo na przykład zagraj akord AIS dur. A jest na piątym progu, to AIS jest tutaj. Nie mówiąc o tym, że akordy właśnie z tą poprzeczką bardzo fajnie nadają się do grania reggae. Na przykład coś takiego. Że można bardzo fajnie frazować, ucinać. Więc twoje ćwiczenie byłoby takie, żeby po prostu obejrzeć jeden z tych filmów, odnośnie dźwięków na gryfie, wykuć sobie na najgrubszej strunie dźwięki, jakie mamy. E, F, FIS, G, GIS, A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E. I teraz ten układ akordu po prostu mamy uzależniony właśnie od najgrubszej struny. Akurat ten układ, to co mamy wyjściowy, był E-dur. Gdzie możesz oczywiście sobie łapać poszczególne akordy, nawet ucząc się dźwięków na najgrubszej E-dur, F-dur, FIS, dur, G, GIS, A, AIS, B,
C, cis, D i dis. No i tu będzie E, ale już znowu nie zagram. Dobra, to byłoby jedno zastosowanie, że po prostu wiemy chociażby to, gdzie dany akord zagrać, prawda? Tak samo, jeżeli mamy na przykład akord A-dur w ten sposób, jeżeli zrobię poprzeczkę, będzie A, is, B, C, cis, D, dis i tak dalej, no nie? No to jest, prawda, znaczy kolejny przykład, jakby ten sam do akordów. Druga sprawa, jeżeli na przykład mamy skalę, chociażby pentatonikę na przykład, pentatonika A-mol. I tu nie chodzi o to, żeby pentatonika A-mol to jest, że mamy piąty, ósmy, piąty, ósmy, piąty, siódmy, piąty, siódmy, piąty, siódmy, piąty, ósmy, piąty, ósmy. To nawet nie chodzi o to, żeby wiedzieć na którym progu, tylko wiedzieć jakie dźwięki. A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C. I teraz znając te dźwięki na gryfie i wiedząc skala pentatonika molowa ma A, C, D, E, G, to możemy go zagrać wszędzie na gryfie. No chociażby tu. A, C, D, E, G, A. Do grania czegokolwiek, prawda? Więc jakby to jest mega istotne, bo często jest też tak, że pokazana jest na przykład skala, na przykład C-dur i są tylko pokazane kropki, że to jest na trzecim, piątym, siódmym, trzecim, piątym, siódmym, czwartym, piątym, siódmym, piątym, szóstym, ósmym, piątym, siódmym, ósmym. I ludzie się uczą tego, no nie tyle, że bezmyślnie, tylko może powiedzmy bez świadomości tego, że trzeba raczej wiedzieć, co się kryje pod tymi dźwiękami, pod tymi progami. Oczywiście to też wiąże się z tym, że trzeba mozolną drogę przejść, żeby nauczyć się dźwięków i dopiero wtedy wiemy, gdzie jest dany dźwięk, no nie? Dużo łatwiej jest nauczyć się schematu 357 czy 5745, prawda? Skala C-dur. C, D, E, F, G, A, H, C czy B, C. No bo teraz wiedząc, że C, D, E, F, G, A, B, C, no to mogę zagrać równie dobrze C, D, E, F, G, A, B, C. O, i tu też jest C, tu też jest C, tu też jest C, tu też, tu też, tu też, tu też. Czyli widzisz, mając te dźwięki w głowie, znaczy wiedząc jakie dźwięki są na gryfie, to możemy zagrać dowolnie. Oczywiście to też jest kwestia taka, że nie zawsze musimy, znaczy no nie zawsze, dobra, źle to mówię, że grając cokolwiek, wiesz gdzie te dźwięki, jakie masz dźwięki, bo to się tam ich używa, później można używać do zupełnie jeszcze dodatkowych innych rzeczy, prawda, że na przykład wiemy, że na przykład ważnym dźwiękiem w skali durowej C jest dźwięk C, ważnym dźwiękiem też jest czwarty i piąty, czyli dźwięk F i G, prawda? Czyli mamy kwartę i kwintę i te rzeczy później możemy podczas grania używać, oktawy możemy używać, no wiem, że C i C, no to już wtedy jest to bardziej zaawansowane, aczkolwiek to jest jakby naturalna kolej rzeczy w nauce gry na gitarze, że jakby ta znajomość dźwięków jest niezbędna do tego, żeby później jakieś rzeczy tworzyć. No nie wiem, cokolwiek, no nie wiem, gramy we dwóch, no to dobra, to ja gram C, ty graj E i gramy wtedy w tercji, prawda? Jeżeli nie znasz tych dźwięków, no to będzie tylko granie takie na pałę, no nie wiem, tu dobry dźwięk, nie dobry, to spróbujesz sobie jeszcze, dobra, nie wiem, który to dźwięk, no nie wiem, jakiś inny i będzie to właściwie, można się nie dogadać właściwie z tą drugą osobą, nawet z samym sobą się można nie dogadać. Więc jakie byłoby ćwiczenie? Byłoby na pewno to, żeby rozkminić sobie te akordy z poprzeczką. Pentatonika molowa, ja już też mówiłem na ten temat, ale to zresztą też już wspomniałem, prawda? Dźwięki A, C, D, E, G, A. I spróbuj sobie poszukać te dźwięki A, C, D, E, G, A na strunie piątej. A nie, dobra, nie będę mówić jakie to są dźwięki. Na strunie piątej. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Piąta, pusta to jest A. To już jest jedna podpowiedź. Spróbuj sobie poszukać tych dźwięków A, C, D, E, G, A. Ja się rozłączam, ty poćwicz do zobaczyska, pa.